Generalnie nauczyliśmy się, że jest coś takiego jak weterynarz, jak pies choruje, to z nim idziemy. Nauczyliśmy się tego, że psa trzeba jakoś tam w miarę dobrze karmić, że wychodzić na spacer. Myślę, że powoli uczymy się sprzątać po naszych zwierzętach. Ja to widzę po trawnikach, jest o wiele lepiej. Ja sprzątam regularnie, naprawdę bardzo, bardzo się tego pilnuję i widzę, że ludzie się też pilnują. Widzę, że naprawdę, tak jak jeszcze 2-3 lata temu to było rzadkością, tak teraz widzę, że to jest odruch, że ludzie naprawdę mają woreczek, sprzątają, nie ma problemu. Ale z drugiej strony grupa ludzi, która kocha zwierzęta i do nich gada na przykład, bo do zwierzęcia trzeba mówić chociażby po to, żeby znało głos swojego pana i żeby wiedziało po emocjach w tym głosie, czy jest fajnie, czy może nie najlepiej, to myślę, że jest cała grupa ludzi, która za punkt honoru poczytuje sobie wypominanie komuś, że jest, nie wiem, bezdzietną kobietą, która nie ma dzieci, w związku z tym przelewa miłość na zwierzę. Że albo ktoś jest wariatem, że jest nienormalny, że jest jakaś w ogóle paranoja. Nie wiedziałam, że to zdjęcie wywoła takie emocje. Znaczy spodziewałam się, że może ewentualnie, ale że coś takiego się rozpęta, że 3 tygodnie bawałkujemy. Ale też zauważyłam jedną rzecz, że dostałam masę na przykład na Facebooku moim. Ludzie mi wysyłali zdjęcia z urodzin swoich zwierząt. Że dziękowali mi za to, że się odśmieliłam, że to jest pewien akt odwagi, że to pokazałam, bo oni to robią, mają te zdjęcia, ale oni by się wstydzili powiedzieć to na fejsie, żeby ich znajomi nie wyśmieli. Myślę sobie, rany boskie, jakieś tabu, że ja psu dałam konserwę zdrobiową i parówkę i wsadziłam to po prostu tą świeczkę z Tesco. Myślę, kurka, no naprawdę Polska jest ciekawym krajem. Ale też podobało mi się to, że była masa pozytywnych reakcji, takich na zasadzie bardzo fajnie, super, świetnie, trzeba to robić, trzeba ludziom pokazywać, że to jest członek rodziny i że jeżeli z nami mieszka, je i dbamy o niego, to można mu też zrobić urodziny i kupić prezent na gwiazdkę. Ona niby nie wie, o co chodzi, ale nam jest miło i ona też się czuje fajnie, ta suka, to zwierzę, cokolwiek. I jakby nie bójmy się swoich emocji, my się strasznie boimy, bo to jest jakby pokazanie swoich emocji, tak? Ja rozumiem, swoich uczuć. No, a my się widocznie boimy te uczucia pokazywać, co jest dla mnie dość ciekawe, bo z jednej strony się boimy pokazać, że kochamy swojego psa, kota albo chomika, a z drugiej strony nie boimy się kogoś wyzywać od różnych najgorszych w internecie, co też jest pokazaniem emocji, czyli pokazanie emocji pozytywnej jest gdzieś u nas blokowane, a emocja negatywna, która się wylewa w komentarzach, na przykład w internecie, hulaj dusza! Coś jest nie tak, więc naprawdę publikujcie zdjęcia swoich psów, kotów, chomików i królików podczas urodzin i świąt Bożego Narodzenia. Może to ociepli społeczeństwo.